trener LKS Terminer Podębice Michał Bistuła. Witam Państwa. Na początku samym oczywiście witamy w Podębicach, nowy klub. No, na pewno nowe jakieś wyzwania. Się bardzo cieszę, że tutaj trafiłem. Jest tutaj naprawdę fajna atmosfera, bardzo dobry, że tak powiem, ład i porządek do tego, żeby coś chcieć zrobić więcej. Na pewno też jestem w takim wieku, że chciałbym się rozwijać i myślę, że to jest dobry klub, który mi to pomoże w rozwoju mojej też kariery trenerskiej. Dzisiaj odbył się ostatni trening, jakby powiedzieć, w okresie przygotowawczym. Podsumowując ten okres przygotowawczy? No, ten okres minął nam na ciężkiej pracy, natomiast no, był to w taki troszeczkę inny sposób niż ja do tej pory przygotowałem zespoły. Na pewno no, tutaj się skupiliśmy przede wszystkim na operowaniu gdzieś piłką i w zasadzie 90% zajęć polegało na tym, żeby z tą piłką obcować. No, te zajęcia na pewno też dla zespołu były ciekawsze i mam nadzieję, że to przyniesie no, wymierne korzyści, żeby w rundzie tej wiosennej były punkty. Nie było, jakby powiedzieć, wyjazdu i jakiegoś tam przygotowawczego, więc zgrupowania, ale warunki jakie są, takie są i jak to oceniasz, panie trenerze, te warunki, które tutaj zastałeś? No, na pewno jestem tutaj bardzo zadowolony. Na pewno wcześniej pracowałem też w miejscu, w którym baza sportowa była na wysokim poziomie. No i przychodząc też do klubu, też nie ukrywam, że się gdzieś tam w jakiś sposób kierowałem też tą bazą, ponieważ no, daje ona duże możliwości do pracy, tak? No, dla mnie jest to niezmiernie ważne. Tutaj trafiłem na bardzo dobre warunki, na świetnych też ludzi, którzy tutaj dbają o to. No i ja mam nadzieję, że dzięki temu no, uda się tutaj tej drużynie osiągnąć bardzo dobre rezultaty. Prezes wspomniał, że nie ingeruje i nie będzie ingerował w skład drużyny, więc czy ten jest zadowolony ze wzmocnień? Tak, jak najbardziej. Ja mówię, no też nie ukrywam, że tutaj współpraca z panem prezesem no, układa się na razie bardzo dobrze. Liczę na to, że to wszystko będzie tak działało jak do tej pory. Już wcześniej też ze sobą współpracowaliśmy w jakiś sposób. No, nigdy tutaj prezes w żaden sposób sugestywny czy niesugestywny nie kierował się, żeby tutaj ten zawodnik czy tamten grał. Też wszyscy zawodnicy, którzy przyszli, no, gdzieś tam byli po mojej obserwacji, po tym, że też ich znałem z wcześniejszych jakby rozgrywek. No i ja jestem zadowolony z tych ludzi, których tutaj mam. Aczkolwiek nie ukrywam, że grupa, która tutaj była wcześniej wyselekcjonowana przez poprzedni tutaj duet trenerski, naprawdę też na wysokim poziomie. Myślę, że to wszystko uda się tak połączyć, żeby no, wyniki były bardzo dobre. Będzie kogoś brakowało z tych byłych zawodników? No to na pewno zweryfikuje liga, tak. No ja mówię, no podjęliśmy takie, a nie inne decyzje odnośnie zawodników, z którymi się pożegnaliśmy. No wiadomo, no, że ja też mam swoją wizję, też chciałbym tutaj wprowadzić coś, co będzie jakby tą drużynę charakteryzowało, co będzie pod moim jakby stemplem. No i myślę, że ci ludzie, którzy są, no na pewno są w stanie to zrobić. Czy jest jakaś pozycja na boisku jeszcze, która nie jest do końca przez trenera no, dobrze uzupełniona? To znaczy, no nie. Wydaje mi się, że mamy rywalizację na każdej pozycji, taką dosyć dobrą, wyrównaną. Ja mówię, no ja też na pewno nie szukałem gdzieś tam pierwszej jedenastki w tym okresie przygotowawczym. Ja szukałem zespołu, budowaliśmy ten zespół. Uważam, że mówię, no tutaj drużyna jest też fajnie skonsolidowana i myślę, że to też będzie jakby cechowało ten team, że no w każdym meczu no będziemy pokazywali to, że jesteśmy zespołem. Kibice przyjeżdżają, oglądają, pytają się, interesują się bardzo pozycją drugiego bramkarza, bo pierwszy bramkarz to raczej wiadomo, pan Domżał. Drugi bramkarz, przyjeżdża treningi Marcin Marciniak, jest też Andrysiewicz gdzieś tam, są młodzi, trenują. Jak to wygląda właśnie temat drugiego bramkarza? To znaczy no, na dzień dzisiejszy jest Hubert Andrysiewicz, tak, natomiast no mówię, no jest to, że tak powiem w cudzysłowie, bramkarz drugi, no rywalizuje tak samo pozycję. Ja mówię, no tutaj oczywiście no, nie ma takiej możliwości, że ktoś to z góry ma. Natomiast no mówię, no Hubert tu ma sporo jeszcze pracy, bo w zasadzie na tą pozycję no też nie miał do tej pory też treningu takiego specjalistycznego. No i na pewno no on tutaj będzie w tym momencie brany jako ten zastępca na dzień dzisiejszy Karola. Natomiast tak, no trenuje też z nami Maciek, tutaj były rozmowy, natomiast no, jego obecny klub no, nie jest jakby skory do rozmów, żeby go w tym momencie puścić. No i w tym momencie, no, na dzień dzisiejszy ten temat jest nieaktualny. Powtórzę się, kibice obserwują i widzą w szeregach, w obronie wielu zawodników. Czy trener już wie, kto będzie stoperem, kto boczną obrońcą? Bo tu jest jednak bogactwo, które chyba... No
Znaczy, no mówię, na pewno na każdej pozycji mamy dosyć fajną rywalizację. Fakt, że akurat w pozycji w tej linii defensywnej tych zawodników jest jakby najwięcej. Natomiast jest tam też kilku uniwersalnych chłopaków, którzy mogą też zagrać też na innych pozycjach, wyżej, w pomocy. Myślę, że na pewno no każdy z nich wie, jaką będzie miał rolę. Natomiast tak jak powiedziałem, tak, no to nie jest tak, że ekipa, która wyjdzie na pierwszy mecz, no to jest jakby jedenastka pewna. My w każdym tygodniu mikrocyklu meczowym będziemy rywalizowali, chłopcy będą rywalizowali o miejsce. Ja też im cały czas powtarzam, że no mówię, no dla mnie liczy się przede wszystkim, no, jaki ktoś jest w dyspozycji, a nie kto jak się nazywa. No ja mam nadzieję, że oni tutaj zaprezentują się na tyle dobrze, żeby każdy z nich wiedział, że to ma szansę i jeżeli ją wykorzysta, to będzie grał. Może się mylimy, ale linia pomocy i ataku jest bardzo łatwo przewidywalna, poza jedną pozycją. Środek pomocy, a więc chodzi bardziej o zawodnika Soleckiego, który jest, no, nadrabia zaległości, widać to gołym okiem. Czy on już jest gotowy do gry? Ja myślę, że tak, że Mariusz jest gotowy do gry. Wiadomo, że no jest to taki doświadczony zawodnik, który no będzie bazował bardziej na tym swoim ograniu, na swoich umiejętnościach, które na pewno ma niemałe. Ja mówię, no nie chciałbym w tym momencie gdzieś tam zdradzać personalnie, kto jak będzie grał, natomiast mówię, no jest rywalizacja, jest zdrowa rywalizacja, która no tylko pomoże podnieść poziom. Mówię, no zawsze się starałem tak budować zespół, żeby po prostu każdy z zawodników też będzie miał szansę i jeżeli ją wykorzysta, to jest jego tylko i wyłącznie plus. Rozumiem, że w głowie pierwsza jedenastka na sobotę już jest złożona. Jest złożona, zdecydowanie. Piłkarze o tym wiedzą, czy jeszcze nie? Myślę, że zawodnicy już wiedzą. Tutaj przygotowywaliśmy się na tym ostatnim treningu już tak pod kątem pierwszego meczu ligowego. Ja też rozmawiam z zawodnikami. No wiadomo, że zawsze ci, co nie grają, czują jakieś rozgoryczenie, natomiast ja mówię, no wierzę, że to rozgoryczenie przełoży się na to, że jeżeli dostaną swoje szanse, a na pewno je będą mieli, no to pokażą mojej osobie, że byłem w błędzie, bo tak jak powtarzam, tak, no każdy zawodnik gdzieś tam podstawowego składu no musi bronić słuszności tego, co zrobiłem, natomiast każdy rezerwowy ma udowodnić moją pomyłkę i liczę na to, że chłopcy to zrozumieją i będą dawali się wszystko, nawet jeżeli wejdą na ostatnie 5-10 minut, to zrobią wszystko, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Prawdopodobnie trener nie ingerował w to, ale kapitanem drużyny kto został? Kapitanem drużyny został Marcin Zimoń, to znaczy no, ja wybrałem radę drużyny, już tak mam w zwyczaju, natomiast oni między sobą wybrali, nie między sobą, cały zespół z tej rady wybrał kapitana, zdecydowanie najwięcej głosów no, miał Marcin. Także on będzie pełnił tą funkcję. Jego zastępcami jest Jakub Owczarek i Patryk Kermarys. Oni w tym głosowaniu jakby z podobną ilość punktów zdobyli i myślę, że no jest to fajna trójka, która na pewno swoim doświadczeniem i ligowym i takim wiekowym no pokaże tym młodszym kolegom, jak należy tutaj się prowadzić, jak należy wykonywać swoje obowiązki. Pewnie bardzo będzie interesowało to młodych zawodników naszych z Podębi, czy w ogóle w tej rundzie dostaną jakąś szansę zagrania chociaż minutę? To znaczy, no każdy z nich jest z nami na treningach, walczą o te swoje szanse. No ja mówię, gdzieś tam na pewno mają zaległości pod względem tym, że zaległości, może nie tyle zaległości, ale no, dla nich styczność z piłką seniorską jest pierwsza. No jest to duża różnica, na pewno przede wszystkim w szybkości operowania piłką, w szybkości grania, przemieszczania się, myślenia. No uczą się tego, natomiast ja nie ukrywam, że chciałbym, żeby oni te swoje szanse wywalczyli, natomiast to wszystko jest w ich nogach i głowach, tak? Ja na pewno dając im szansę, no teraz oczekuję jakby z ich strony, żeby dali się wszystko, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jaki cel trenera na tą rundę? No na pewno rozmawialiśmy tutaj w szatni z zespołem, z zarządem. No ja uważam, że mówię, na pewno minimum to jest zajęcie czwartego miejsca w tabeli rundy rewanżowej sezonu. To jest minimum. Co nam to da w tabeli tej ogólnej, no to zobaczymy. Natomiast oczywiście no gdzieś tam po cichu liczymy na to, że i każdy będzie gubił punkty z czołówki. My będziemy je zbierać, wtedy robi się na pewno nerwowo wśród tych drużyn, które w tym momencie są stawiane za tych pewnych liderów po awans. No i wtedy no, piłka jest, że tak powiem, bardzo taka nieprzewidywalna momentami i wszystko się może zdarzyć.
No, prezes bardzo was wierzy, ponieważ stwierdził, że w tej rundzie rewanżowej nie będzie porażki. No, na pewno prezesi zawsze chcą, że tak powiem, wygrywać i tutaj jak najbardziej ja się bardzo z tego cieszę. No, musimy, że tak powiem, twardo te stąpać po ziemi. Ja też bym oczywiście nie chciał żadnego meczu przegrać i będziemy do tego dążyli. Natomiast, no mówię, no, zważywszy na to, że na dzień dzisiejszy nadal jest to liga i półprofesjonalna i tutaj no, dzieją się no, takie rzeczy, że no, każdy zawodnik gdzieś tam ma dodatkowe obowiązki, no to trzeba wkalkulować, tak, że gdzieś tam ktoś będzie miał więcej pracy, ktoś będzie miał więcej obowiązków domowych, no ludzie no, żyją gdzieś tam też swoim życiem. Natomiast mam nadzieję, że tutaj to, co chce prezes, to uda nam się spełnić i nie przegramy żadnego meczu. Czego od pierwszego meczu sobotniego mogą spodziewać się kibice po tej drużynie nowej, bym powiedział? Na pewno tego, że będziemy zdyscyplinowani taktycznie, tak? Bo tego tutaj nad tym jakby najbardziej pracowaliśmy. Nie ukrywam, że według mojej opinii jest to taki element, który może przechylić szale na naszą korzyść w wielu meczach, ponieważ nie ukrywam, że w zeszłej rundzie przyglądałem, uczyłem się tej czwartej ligi, przygotowywałem się do tej pracy i wydaje mi się, że właśnie ta dyscyplina taktyczna tutaj może pozwolić nam osiągać bardzo dobre rezultaty. Więc no to jest jakby taka podstawa, no przede wszystkim no determinacji i tego, co ja mówię, najbardziej wierzę, czyli to, że będziemy jakby całym zespołem robili wszystko, co w naszej mocy, żebyśmy osiągali dobre rezultaty. Będziemy i wszyscy bronili, i wszyscy atakowali. No musimy cały czas wiedzieć to, że no w tym sporcie na takim pułapie no na pewno nie ma takiej indywidualności, które mogłyby przesądzić o wyniku, natomiast no musi na to pracować cała drużyna. Wierzę, że ta drużyna jest w stanie to zrobić i że będziemy osiągali bardzo dobre rezultaty. Jak pan zachęci kibiców do przychodzenia na mecze na Repondewice od pierwszego meczu już w sobotę? No, przede wszystkim no, chciałbym oczywiście zaprosić wszystkich kibiców, jak ja mogę zachęcić. No, mam nadzieję, że kibice będą widzieli nasze starania, nasze zaangażowania, że będzie im się to podobało. Jeżeli chodzi o naszą grę, mam nadzieję, że tak samo będzie gdzieś tam przykuwała uwagę. Natomiast no, ja mówię, nie ukrywajmy, że najważniejszym czynnikiem to są wyniki. Jeżeli one będą dobre, bardzo dobre, będziemy gdzieś te punkty gromadzili, to wtedy łatwiej jest zachęcić ludzi, żeby nas oglądali. Liczę po prostu, że tak będzie i mam nadzieję, że tutaj nie zawiedziemy i będziemy osiągali dobre rezultaty. Wszyscy kibice oczywiście życzą powodzenia. Trener Repondewice Termy, Michał Bistuła. Dziękuję bardzo.